nowy nothing, nowa porcja żartów z niczego i nowe zaskoczenia. Czego tym razem udało się dokonać ostatniej chyba na rynku małej, nie będącej częścią żadnego z wielkich konglomeratów w firmie, która mimo wszystko jest w stanie odnosić sukcesy? Witajcie, tu Kostek Młynarczyk i dobry, zły i brzydki sprzęt elektroniczny. Dziś mam tu coś naprawdę ciekawego, czyli Nothing Phone 2a. Telefon, który ma być atrakcyjną propozycją dla chcących kupić dobry sprzęt w dobrej cenie. No właśnie, dobry, zły czy brzydki? Ryzykując, że zacznę być nudny, powtórzę to, co mówiłem przy Nothing Phone 1 i Nothing Phone 2. Kurczę, podoba mi się ich styl. To, co podkreślałem poprzednio, a więc spójność stylistyczna, dbałość o detale, wrażenie wysokiej jakości i wreszcie oryginalność przy zachowaniu dobrego smaku, wszystko to ma zastosowanie także i w przypadku Nothing Phone 2a. To telefon, który z miejsca obwieszcza swoją inność i niezwykłość, ale nie robi tego za pomocą zgrzytliwego megafonu i neonowych banerów. Bardzo dobrze. Schowane za szybą pleców, świetnie zaaranżowane industrialno-technologiczne elementy o różnych fakturach, odcieniach, kształtach i poziomach tworzą unikalny wzór wzmocniony charakterystycznym liternictwem Nothing i pojedynczym czerwonym akcentem. W środku, w systemie, króluje dokładnie ta sama estetyka i te same kolory. Nakładka Nothing OS jest oczywiście znacznie prostsza niż to, co oferuje Samsung, Xiaomi czy Honor, ale wciąż cieszy unikalnym wyglądem oraz kilkoma miłymi dodatkami, o których później. Generalnie, jak dla mnie, to duży plus. Duży plus należy się Nothing Phone 2a także za wydajność. Tak jak pisałem w pierwszych wrażeniach, Nothing postarało się stworzyć mistrza benchmarków, króla cyferek i prawdziwą bestię. Oczywiście na miarę półki cenowej 1600 zł. Phone 2a ma na pokładzie Mediateka Dimensity 7200 Pro wykonanego w procesie 4 nanometry. Co to takiego Pro? Trudno powiedzieć dokładnie, ale według Nothing to podobno specjalna wersja tego SoC powstała w ścisłej kooperacji z Mediatekiem. Cóż, skojarzenia z napędzającym Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus procesorem Dimensity 7200 Ultra są zdecydowanie uzasadnione, bo jak się okazuje, oba urządzenia osiągają w benchmarkach niemal identyczne wyniki. Tyle, że Redmi kosztuje 2400. To bardzo dobra cecha, którą wzmacnia jeszcze fakt, że Nothing Phone 2a świetnie radzi sobie z odprowadzaniem ciepła powstającego podczas intensywnej pracy procesora. Wszystkie stres testy przeszedł, wykazując się minimalnym spadkiem wydajności i bardzo dobrą stabilnością. Cóż, wygląda na to, że system chłodzenia, w skład którego wchodzi duża komora parowa oraz, co mnie naprawdę zaskoczyło, ramka telefonu, która jak podaje Nothing została wykonana z materiału z dużą zawartością grafitu, naprawdę się sprawdza. A tak poza tym, ta ramka jest bardzo przyjemna w dotyku. Ekran Nothing Phone 2a to kolejna dobra cecha tego telefonu. Mierzy 6,7 cala po przekątnej i korzysta z matrycy AMOLED, która może zmieniać częstotliwość odświeżania obrazu między 65 Hz a super płynnymi 120 Hz z przystankiem na 90 Hz. Oferuje też 10-bitową głębię kolorów HDR10+, a jasność może osiągać szczytowo do 1300 nitów. Świetnie w tej klasie. I kolejny smaczek designerski. Nothing szarpnęło się na giętką matrycę, dzięki której mogli uzyskać bardzo wąskie, symetryczne ramki wokół ekranu, co przyznaję, wygląda bardzo dobrze. Zestaw aparatów pochodzi, jak się wydaje, wprost ze sporo droższego Nothing Phone 2. Mamy tu dwa aparaty, oba używające sporych matryc Sony o rozdzielczości 50 megapikseli. Pierwszy z nich, główny, ma przysłonę f/1.88 i jest wyposażony w optyczną stabilizację obrazu, oferując całkiem duże możliwości.
Nie jest to ekstra klasa oczywiście, ale za te pieniądze to zdecydowanie bardzo solidny zestaw, z którego można wiele wycisnąć. Poza tym oba aparaty, tak główny jak i szerokokątny, mogą kręcić wideo w rozdzielczości 4K. Bardzo duży plus daje za znak rozpoznawczy Nothing, czyli znajdujący się na plecach telefonu system Glyphs. To wykorzystujący 3 zestawy diod system świetlny, mogący pełnić cały szereg funkcji. Najważniejsza z nich to wyświetlanie powiadomień, zróżnicowanych wzorami zapalających się kształtów czy rytmem i sekwencją mignięć. Możesz ustawić jedno powiadomienie dla telefonu od partnera, inne w przypadku szefowej, a jeszcze inne, kiedy przychodzi na przykład wiadomość SMS od mamy. To potrafi być naprawdę całkiem wygodne. Ale na tym możliwości Glyphs się bynajmniej nie kończą. Diody mogą służyć także jako latarka albo doświetlenie przy robieniu zdjęć, choć jak na to moim zdaniem są po prostu za słabe. Mogą robić też za światełka dyskotekowe przy słuchaniu muzyki, albo, i to chyba jest właśnie najfajniejsze zastosowanie, wskaźnik głośności widoczny nawet przy wyłączonym telefonie, albo minutnik czy wskaźnik mijającego czasu. Miałem powiedzieć więcej o możliwościach Nothing OS, które też zasługują na plus i uznanie za cechę dobrą, no to mówię. Oprócz licznych drobnych, ale znaczących ułatwiaczy życia, najważniejszym dodatkiem są moim zdaniem widgety umieszczane na ekranie blokady i widoczne na Always On Display przy wyłączonym wyświetlaczu. To daje sporo możliwości i łatwo się do tego przyzwyczaić. Przyznam, że chętnie bym to widział też i w innych telefonach. Na koniec coś, co lubię zawsze i wszędzie. Długi czas pracy na baterii. Moc ładowania wbudowanej baterii 5000 mAh wynosząca 45 W nie jest może rekordowa, ale to wciąż więcej niż w niektórych flagowcach. No i przede wszystkim nie trzeba tego robić za często. Plus. Co zaliczyłbym do cech złych? Na pewno brak odporności na czynniki środowiska powyżej IP54. Co prawda to żadną miarą nie jest standard na tej półce cenowej, ale niektórzy konkurenci już mogą się pochwalić choć trochę lepszą wodoodpornością. System Glyphs ma w Nothing Phone 2a inny kształt niż u poprzedników i składa się z mniejszej liczby elementów. Czemu? Może to kwestia oszczędności, innej koncepcji? Możliwe, ale tak czy inaczej wolałbym, żeby była tutaj spójność. Wreszcie ten naprawdę dobry zestaw fotograficzny mógłby być jeszcze lepszy, gdyby dodać mu ciut większe możliwości w zakresie bezstratnego zoomu. Szczególnie, że takowe pojawiają się już u niektórych konkurentów. No, tu będzie brzydko. Cały ten styl, ta subtelna inność i elegancja Nothing Phone 2a biorą w łeb po chwili trzymania go w dłoniach albo położeniu gdziekolwiek, gdzie nie było właśnie przed chwilą odkurzane. Na szklanych plecach telefonu bardzo widać odciski palców i smugi, a co gorsza, szkło elektryzuje się, przyciągając kurz, sierść zwierzaków czy wszelkie inne drobiazgi, które otaczają tych z nas, którzy nie mieszkają w sterylnych salach laboratoryjnych. Cóż, nie ma wyjścia. Albo katastrofa estetyczna, albo stałe wycieranie czy założenie etui. Jestem pod wrażeniem. Nothing Phone 1 miał unikalny styl i kilka niezwykłych cech. Nothing Phone 2 oferował świetne wrażenia z użytkowania, bardzo dobre aparaty i wysoką wydajność, ale zawsze czegoś brakowało. Tymczasem Nothing Phone 2a wydaje się niemal skrojony na miarę. Wygląda niebanalnie, oferuje naprawdę rekordową w tym przedziale cenowym wydajność, długą pracę na baterii, świetne wykonanie, dużo pamięci i bardzo ładny ekran, a także dobre aparaty fotograficzne. Do tego dochodzą specjalne supermoce Nothing, takie jak Glyphs czy widgety na wyłączonym ekranie. A to wszystko zostało jeszcze w dodatku przyprawione bardzo atrakcyjną ceną. Czego tu nie lubić? Chyba niczego.